szlakami komunikacyjnymi, autostrada, szlak kolejowy, za chwilę żeglowna Wisła, bo będzie kolejny stopień na Wiśle. Potrzebujemy dynamicznego rozwoju. Potrzebujemy dynamicznego rozwoju i potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy wsparcia właśnie od takich osób jak pan premier Mateusz Morawiecki. Szanowni Państwo, w ostatnich latach rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył 300 milionów złotych dla Włocławka. 140 milionów to kwota, która wpłynęła bezpośrednio z programu 500+. Jest mnóstwo programów rządowych, Dostępność Plus, inne programy, które jak choćby Mieszkanie Plus, które mogą rozwiązać wiele problemów w naszym mieście. Wiemy, że potrzebujemy dla spójnego rozwoju naszego miasta budownictwa. Chcę, żeby powstało tutaj minimum 500 nowych mieszkań. I właśnie przy współpracy z rządem, przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, chciałbym te mieszkania dla mieszkańców naszego miasta wybudować. To będzie taki dodatkowy stymulant rozwojowy. Szanowni Państwo, musimy korzystać z tych wszystkich zewnętrznych środków, bo niestety poprzednicy zapominali o naszym mieście. Wspomnę choćby o obecnym prezydencie, który dostał, można powiedzieć, propozycję współpracy, jeżeli chodzi o program Fabryka, który to program jest skierowany bezpośrednio do obsługi biznesu i niestety nie było żadnej reakcji. Takich sytuacji nie może być miejsca. Takich sytuacji we Włocławku nie powinno być. Powinniśmy korzystać jak najpełniej z tych wszystkich środków, które są dostępne wokół nas po to, żeby wyrównywać dysproporcje i te różnice, które są między innymi miastami w województwie kujawsko-pomorskim. Ja chciałbym, panie premierze, korzystać z tych wszystkich możliwości, które są w rządzie i będę na pewno tą osobą, która będzie o różnego rodzaju projekty prosić, aplikować i wnioskować. Cieszę się, że w ostatnich tygodniach mogliśmy tutaj gościć wiele osób z rządu polskiego, które mówiły o tym wsparciu dla Włocławka, jak choćby o dworcu, który tak naprawdę od wielu, wielu lat straszy we Włocławku i dzisiaj jest szansa na to, że ten dworzec we Włocławku, nowoczesny dworzec, który będzie służył mieszkańcom naszego miasta, ale również tym, którzy przejeżdżają przez Włocławek, będzie, myślę, taką piękną wizytówką naszego miasta. Chcemy również dodatkowych podmiotów gospodarczych, żeby wykorzystać tereny inwestycyjne, które leżą w naszym mieście. Nie tylko tereny wokół Włocławka, bo tutaj z gminami ościennymi również chcę współpracować, ale wykorzystać te tereny, które są we Włocławku. Będę również zabiegał o to, żeby ci inwestorzy, którzy chcą inwestować w centrum Polski, wybrali właśnie Włocławek. Będę o to bardzo prosił pana premiera. Bardzo proszę o zabranie głosu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Szanowni Państwo, jestem już tutaj teraz drugi raz w ciągu krótkiego okresu ostatnich kilku tygodni, bo Włocławek jest takim miastem symbolicznym, miastem, który musi się odrodzić, musi zostać w nie tchnięty nowy duch, duch rozwojowy. Ja wierzę bardzo mocno, że pan Jarosław Chmielewski będzie takim bardzo dobrym gospodarzem. Wiem, że buduje taką drużynę, zastęp swój, nazwał je Młodych Tygrysów, którzy będą dynamicznie pozyskiwali inwestorów z zewnątrz. Bo to jest potrzebne, żeby to bezrobocie, które tutaj sięga 10%, tak naprawdę jedno z wyższych w Polsce, bo w całej Polsce ono jest znacząco niższe, według Eurostatu 3,5%. I we Włocławku też musi to bezrobocie spadać. Ale żeby spadło, to musi być wiele zakładów, które zastąpi kiedyś tą jeszcze słynną przecież tutaj włocławską celulozę. Wszyscy mieszkańcy Włocławska starsi bardzo dobrze ją pamiętają.
I to było kiedyś miasto przemysłowe. Miasto, które pulsowało życiem przemysłowym na okoliczne powiaty. I dzisiaj musimy wrócić do tego stanu. Musimy spowodować, że przyjdą tutaj inwestorzy. I opowiem pewną historię. Otóż Agencja Rozwoju Przemysłu, Polska Grupa, w ramach Polskiej Grupy, Polskiego Funduszu Rozwoju przyprowadziła inwestora. Ma pewnych inwestorów, którzy zastanawiali się nad Włocławkiem. Ale obecni gospodarze Włocławka nie mieli czasu spotkać się z nimi. Ja jestem przekonany, że drzwi Urzędu Miejskiego we Włocławku będą otwarte, no jeśli nie 24 godziny na dobę, to telefon na pewno tego pana będzie działał 24 godziny na dobę, a drzwi będą otwarte co najmniej 14 godzin na dobę dla takich inwestorów, którzy przyjdą i będą tworzyć tutaj nowe miejsca pracy. Włocławek jest miastem, które można pokazać jako też jedno z bardziej pokrzywdzonych miast w procesie transformacji. Tu, zresztą niedaleko stąd, właśnie pochodzą też pewne symboliczne zdarzenia, które miały miejsce tutaj na Tamie we Włocławku. Tutaj znaleziono ciało świętej pamięci księdza Jerzego Popiełuszki, który był dla nas pewnym prorokiem wolności, solidarności i później w ramach procesu zmian we Włocławku w latach 90. 2000 zatraciliśmy, czy ówczesne władze III Rzeczpospolitej zatraciły tego ducha solidarności. I my rzeczywiście, jak spojrzycie Państwo na całą naszą politykę, to co robimy? Pan Jarosław Chmielewski wspomniał o 500+. To jest co roku kilkadziesiąt milionów złotych tylko dla samego Włocławka, tylko z tego jednego programu. Bo patrzymy na los tych osób, które są bardziej pokrzywdzone, którym trudniej się wiedzie. I o rodziny z trójką, czwórką dzieci, z dwójką dzieci, bardzo często do takich właśnie gospodarstw domowych należą, którym trzeba pomagać. Więc my do Włocławka przyciągnęliśmy już wiele środków z naszych programów senioralnych, z naszych programów prospołecznych, ale chcemy więcej, chcemy bardziej pomóc Włocławkowi w jego rozwoju. Chociażby tak jak sąsiednia gmina tutaj, czy sąsiedni powiat, jak strefa ekonomiczna w Brześciu Kujawskim, która się rozwija całkiem dynamicznie. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Włocławka, od kilku miesięcy cała Polska jest specjalną strefą ekonomiczną. Wymaga to tylko prężnego, uczciwego, skutecznego gospodarza. Kogoś takiego, kto weźmie tego byka niemożności za rogi i ściągnie tutaj nowych inwestorów, krajowych, zagranicznych. My się na nikogo nie obrażamy, wręcz przeciwnie. To rząd Prawa i Sprawiedliwości przyciągnął bardzo wielu inwestorów, również zagranicznych, ale wiecie Państwo, jest ogromna różnica pomiędzy inwestorem zagranicznym, który kupuje świetnie prosperujące polskie przedsiębiorstwo. Tutaj keczupy chyba były kiedyś, prawda, słynne też, wytwarzane i wiele innych rzeczy. I inwestorem, który przychodzi na tak zwane zielone pole, greenfield. Inwestorzy, którzy przyprowadzają pieniądze i tworzą miejsca pracy. My takich ściągamy z całego świata. Od Japonii, po Stany Zjednoczone, przez Francję, przez Hiszpanię. I współpracujemy z nimi blisko. Mamy takich inwestorów. Chcę też, żeby Włocławek był jednym z centrów usług dla biznesu. To są bardzo prężnie rozwijające się działy gospodarki narodowej. Drodzy mieszkańcy Włocławka, zapytajcie się swoich znajomych, przyjaciół, rodziny z Poznania, z Łodzi, z Bydgoszczy, z Wrocławia, nie mówię już nawet o Warszawie czy Krakowie, ale również z miast, które liczą sto kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, jak Bielsko-Biała, większe trochę od Włocławka. Zresztą ja pamiętam, że Włocławek miał 120 tysięcy mieszkańców, a teraz słyszę 106, czyli Włocławek się wyludnia. Nie chcemy tego, chcemy, żeby tutaj były miejsca pracy i żeby było miejsce do życia. Dlatego nasz program, program Prawa i Sprawiedliwości, który tutaj na Włocławka chcemy zastosować w całej rozciągłości, można ująć w czterech hasłach, w czterech słowach. Rodzina, praca, płaca i mieszkanie. Rodzina to jest nasz program 500+. To jest nasz program Dobry Start dla uczniów. Wyprawka 500+.
wyprawka 300+. I praca, czyli zmniejszanie bezrobocia poprzez przyciąganie inwestycji. To jest to, o czym powiedziałem. Tworzenie z Włocławka centrum usług dla biznesu. Biznesu z całego świata. Myśmy to bardzo wsparli poprzez wiele procesów w innych miastach. I tutaj też się to może udać. Ze sprawnym gospodarzem tego miasta wierzę, że nie tylko Anwil Włocławek będzie mistrzem Polski w koszykówce, ale też Włocławek po prostu będzie mistrzem Polski w przyciąganiu nowych inwestorów. To jest możliwe, bo infrastrukturalnie i co do położenia geograficznego, Włocławek jest dobrze położonym miastem. Przy jednej z najważniejszych naszych arterii, przy drodze A1 i w ramach naszego programu budowy dróg lokalnych też chcemy przyciągnąć tutaj inwestycje w dróg lokalnych. A z punktu widzenia bezpieczeństwa powodziowego też podjęliśmy decyzję ostateczną i pokazałem finansowanie tamy nowej zapory wodnej w Siarzewie. Zapory, która jakby no zmniejszy ryzyka, które wiem, że tutaj jak tylko przychodzi wysoka fala, to mieszkańcy Włocławka martwią się o to. Martwicie się Państwo o to, bo rzeczywiście może być tak, że nastąpi przerwanie fali i nasi poprzednicy umywali ręce od tego problemu. My tworzymy tą zaporę wodną, jest finansowanie, to jest oczywiście proces pozyskiwania zgód środowiskowych, ale ten proces ruszył. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby to ryzyko wyeliminować, a więc jeszcze lepiej, jeszcze bardziej poprawić warunki biznesowe. Ale długo rozmawiałem też z panem Jarkiem Chmielewskim na tematy społeczne. Dla Włocławka tak bardzo ważne są nowe miejsca w przedszkolach, w żłobkach, w domach seniora, w klubach seniora. Podam przykład. Nasi poprzednicy na te cele wydawali około 30 milionów złotych na domy seniora. My w tym budżecie tegorocznym mamy już 90 milionów. W przyszłorocznym jesteśmy gotowi finansować nowe takie inwestycje dla wszystkich naszych seniorów tutaj we Włocławku. Jeżeli tylko będzie oferta, jeżeli będzie propozycja, jeżeli będzie prężny gospodarz, skuteczny i uczciwy, który będzie w stanie przeprowadzić tego typu inwestycje. Drodzy mieszkańcy Włocławka, Szanowni Państwo, tutaj widać, jak bardzo ucierpiało miasto, które kiedyś rozwijało się dobrze, w tamtych czasach oczywiście, w swoich okolicznościach, w tamtych okolicznościach. Dzisiaj wystarczy się przejść jedną z głównych ulic Włocławka, żeby popatrzeć, jak ona jest smutna. Witryny sklepów puste, brak tętniącego życiem drobnego handlu, drobnego biznesu, które zawsze ściąga klientów, ściąga ludzi, przyciąga ludzi do restauracji w soboty, w niedzielę. I to wszystko jest możliwe. Ten Włocławek może z powrotem pięknie świecić właśnie takim rozwojem, który będzie oznaczał dużo większe zadowolenie, szczęście mieszkańców Włocławka. A więc praca, płaca, mieszkanie, o którym mówił nasz kandydat na prezydenta Włocławka, Jarosław Chmielewski i rodzina, o której wspomniałem, o którą dbamy poprzez nasze programy prospołeczne. Dzisiaj jesteśmy przed drugą turą wyborów samorządowych i tutaj we Włocławku jest bardzo ważne, na kogo mieszkańcy zagłosują, kogo mieszkańcy wybiorą, czy szanse na nowy rozwój, nowe miejsca pracy, nowe drogi lokalne, czy marazm i letarg niejakość, byle jakość, taką, jaka była do tej pory. Ja życzyłbym sobie tego i życzę wszystkim mieszkańcom Włocławka, żeby tutaj zaświeciło słońce, mimo że zima za pasem, ale wierzę, że tak właśnie będzie. I oczywiście wszystkim na to przewspaniałe święto stulecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą życzę samych pięknych dni teraz i oczywiście w przyszłości i życzę, żebyśmy byli dumni z naszej ojczyzny i również z naszej małej ojczyzny, z Włocławka. Dziękuję bardzo. Pan premier wspominał o tym Centrum Usług Biznesowych, które robią wizualizację, takie już na mieście wiszą u góry, tutaj właśnie mieszkania dla seniorów.